W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Policach świętowano Dzień Dziecka. W tym roku inaczej niż w poprzednich latach. 1 czerwca dzieci małe i duże obejrzały dwa filmy: Sekretny świat zwierzaków domowych i Kroniki Spiderwick. To był nasz wspólny pomysł wszystkich właśnie i wicedyrektorów, i dyrektora, i nauczycieli. Czasy pandemii zmusiły nas do tego, żeby wprowadzić coś innego, nowoczesnego, tak? Zmuszają nas do kreatywności i otwartości. Dzieci mają do dyspozycji bogatą ofertę rehabilitacyjną, m.in. basen, siłownie, gabinety zabiegowe i sale do ćwiczeń. Mogą korzystać z pracowni fotograficznej, krawieckiej i gastronomicznej, które przygotowują do egzaminów zawodowych. W ośrodku odbywają się turnieje i mistrzostwa o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Dzieci uczestniczą w konkursach, dyskotekach czy imprezach okolicznościowych. Zaklinam cię, uważaj. Oprócz filmów dzieciom zapewniono także inne atrakcje. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku przygotowanego przez uczniów i szefa kuchni.